Cześć, mówi Wasz Darek Kraśnicki ze strony internetowej www.wideomarketing.pl i w tym wideo chciałbym powiedzieć parę zdań o teleprompterze domowej produkcji i na razie dlaczego w moim przypadku ten taki eksperyment zakończył się niepowodzeniem. Jak wiecie, w większości przypadków po prostu szkoda czasu na uczenie się tekstu na pamięć. No, jeżeli ktoś już jest trochę nieco starszy, w drugiej połowie lat 40., tak jak ja, jest to naprawdę prawdziwą udręką na uczenie się dosłownie na paru linijek tekstu, nie mówiąc o parunastu zdaniach tekstu. Natomiast zachęcony kilkoma filmikami na YouTube, jak zrobić domowej roboty teleprompter, postanowiłem wcielić tą ideę w życie. I szczerze mówiąc, późniejsze problemy przyszły nie z tej strony, co się spodziewałem. Budowę promptera według mojego pomysłu zleciłem człowiekowi, no, który ma mi w sumie zrobić jeszcze jakieś meble na wymiar. Sama idea tego promptera jest prosta. Lustro typu weneckiego pod kątem 45 stopni i odbijający z dołu tekst z laptopa. Tekst się przesuwa, ja patrzę na kamerę umieszczoną dokładnie za tym lustrem, a jednocześnie daje to wrażenia patrzenia dokładnie na widza i kontaktu wzrokowego. No i jeżeli chodzi o tą część zagadnienia, można by powiedzieć, że poszło całkiem dobrze, jeżeli nie idealnie. Także czytanie sprzed kamery szło idealnie. Natomiast pojawił się problem z jakością obrazu. I pomimo dość dużego natężenia światła, obraz stwarza wrażenie ciemnego. Niewiele tutaj pomagało nawet przybliżenie światła praktycznie na moją twarz, na mój nos. Inne drobne sprawy to sprawa właściwych otworów w pudle, aby połączyć myszkę oraz zasilanie do laptopa. Zasilanie jest o tyle niezbędne, bo program przesuwu rwie mi się na samej baterii. Czasami się rwie, ale się rwie. Są jakieś tam kłopoty z wkładaniem laptopa czy montażem sprzętu, więc nie jest to rozwiązanie do robienia filmów szybko. Natomiast chodzi tu głównie o robienie szybko, bez wcześniejszego przygotowania. Można to jednak ominąć, wstawiając na stale taki monitor zwykły do skrzyni i robiąc po prostu taki statyczny zestawik studyjny.